London. Ta skromna chatka należy do Gabrielle Forrest. Jeśli byłeś na jej sztuce lub filmie, pomogłeś za to zapłacić. Jak każda wielka gwiazda, Gabi ma swoje dziwactwa. Nie to, żeby trzymała lwa na złotym łańcuchu albo kąpała się w kozim mleku, ale zawsze dostaje to, czego chce. Słynie również z tego, że zawsze się spóźnia. Prawdopodobnie spóźnimy się na pierwszy akt sztuki, którą mieliśmy dziś obejrzeć. Wejdź sobie. Szybko poszło. Dziś jestem punktualna. Jesteś gotowa? Możemy wychodzić? Siedziałam pod drzwiami i czekałam na ciebie. To cud. Kto chciałby się spóźnić na randkę ze słynnym Simonem Templerem? Święty! W roli głównej Roger Moore. Wielki paser. Zaczekajmy chwilę. Nie ma pośpiechu. Boisz się? Nie, jestem ostrożny. Złapali mnie już 6 razy. Służby na pewno tam nie ma. Lokaj i gosposia mają wolne w czwartki. Wchodzimy. Ciekawe, skąd wielki paser wie takie rzeczy? Co się stało? Weszli. Otworzysz? Proponowali ogromne pieniądze, ale w Hollywood się nie żyje. W Hollywood się umiera. Roddy nawet kupił mi bilet, ale pomyślałam... O nie. Co się stało? Bilet. Co z nimi? Położyłam je na stoliku w salonie, żeby nie zapomnieć. Przepraszam. Sam powinienem był kupić bilety. Co tak długo? Już.
Ktoś idzie. Zaraz wracam. Dzwoni na policję. Policja? Mówi Gabriel Forrest. Szybciej. Szybciej się nie da. Nie rób tego. Przestrzelił mi oponę i zgubiłem ich. Jaki to był wóz? Ciemnozielony Zephyr. Szkocki? Odradzam. To jeszcze nie koniec na dzisiaj. Panie Fryer, Pryor. Proszę mi wybaczyć. Ma pan zająć się włamaniem, a nie nawykami panny Forrest. Chciałem tylko powiedzieć, nie obchodzi mnie to. Panna Forrest przeżyła dziś silny wstrząs. Zapamiętał pan numery? 545 GOP, ale to na nic. Ja to osądzę. Robbins? Samochód pewnie był ukradziony, a tablice fałszywe. 545 GOP, ciemnozielony, sprawdź to. Miał pan okazję poznać mojego przyjaciela, inspektora Claude'a Justisa Teela? Znam go. Nie lubi go pan? Trzymajmy się tematu. Oczywiście. Jest wyraźny odcisk, więc go zdejmij. Panna Forrest, potrzebny mi dokładny opis skradzionej biżuterii. Oboje państwo możecie być potrzebni jeszcze dziś na komisariacie. Dzisiaj? Po co? Scotland Yard porówna odciski palców i jeśli mamy je w bazie, musicie przejrzeć fotografię. Inspektorze, jestem trochę zdenerwowana. Nie chciałabym utrudniać śledztwa. Tak sądzę, w końcu to pani biżuteria. Wiesz, ile wielki paser dostanie za ten towar? Połowę ceny, czyli jakieś 7000 funtów. Przynieś gazetę. Przynieś.
Facet i dziewczyna widzieli was? Tak, i co z tego? W pełnym świetle? Już to mówiłaś. Wszystko będzie dobrze. Nie. Kradzież to jedno, a robienie ludziom krzywdy to co innego. Tak nie można. Zamknij się. Nie mów tak do mojej żony. Będę do niej mówił tak, jak mi się podoba. Cały czas trzęsiesz się ze strachu. Nie lubię przemocy. Skąd ta panika? Przecież uciekliśmy. Nic nam nie grozi, wszystko jest w porządku. Rozpoznaję tylko tego. Pani również? Tak. Zgarnijcie Johnny'ego Antwerpa. Wygląda żałośnie. Proszę nie marnować na niego współczucia. To możliwe? Johnny Antwerp siedział już 6 razy za drobne kradzieże, oszustwa i włamania. Jest niereformowalnym przestępcą. Kiedy z nim skończę, będę miał trop. Do kogo? Do wielkiego pasera. Kto to? Paserzy zazwyczaj płacą jak najmniej za skradzione przedmioty. Wielki paser jest inny. Co pan o nim wie? Specjalizuje się w klejnotach i płaci 2 razy więcej niż ktokolwiek inny w mieście. Jego interes kwitnie, czym doprowadza do szału biednego inspektora Teela. Chodźmy. Jeszcze nie skończyłem. Może pan gapić się w zdjęcia przestępców całą noc, ale my już idziemy. Dobranoc. Ukryję się u Martiego, dopóki sprawa nie przycichnie. Dobrze. Nie chcę zostawiać cię samej. To nie pierwszy raz. Poradzę sobie. Boję się, nie rozumiesz? A co w tym nowego? Boisz się od 20 lat. Tym razem to co innego. Te dranie dorwały fasona. Wszyscy tobą pomiatają. Przestań, idź już. Zadzwonię. Pascal. Johnny Antwerp? Zapytam ponownie. Kim jest wielki paser? Nie słyszałem. Kłamiesz. Nie. Ukradłeś wczoraj biżuterię Gabriel Forrest. Nieprawda. Pan Templer i panna Forrest cię rozpoznali. To pomyłka. Kto był z tobą? Nie wiem, o czym pan mówi. Zaczynam tracić cierpliwość. Mów. Nie macie prawa mnie bić. Prawo stoi po mojej stronie. Mów, bo wbiję cię w tę ścianę. To się nazywa przemoc. Widzę, że czytujesz gazety. Niezmiernie mi przykro, jeśli doświadczyłeś brutalności z mojej strony. Ty i twój kumpel próbowaliście zabić wczoraj człowieka. To jest przemoc. Nie. Zaatakowałeś Gabriel Forrest. To kłamstwo. Wiem, że jesteś winny, ale będziemy dla ciebie uprzejmi. To moje podstawowe prawo. Byłbyś gotów zabić własną matkę, zasłaniając się prawami. Nie rozumiesz, że to będzie twój 7 wyrok? Nie wyjdziesz z paki przed 90. Chcę rozmawiać z adwokatem. Masz adwokata? Tak. Zacznij mówić, a postaram ci się pomóc. Powiedz, kim jest wielki paser? Chcę adwokata. Nie będę się pogrążał. Zadzwoń do niego. Adwokat dla takiego śmiecia. Módl się, żeby był dobry. Chciałbym rozmawiać z panem McPhersonem. Mówi Johnny Antwerp. Najlepszy klient. Mam drobne kłopoty. Tkwisz w nich potąd.
Byłbym wdzięczny, gdyby przyjechał pan na posterunek Newcastle. Teraz. Myślą, że kogoś okradłem, ale to pomyłka. Dobrze. Dziękuję. Będzie tu za godzinę. My w tym czasie możemy kontynuować naszą uprzejmą rozmowę. Jestem zmęczony. Od wczoraj nic nie jadłem. Mógłbym dostać kanapkę i herbatę? Robbins? Przynieś mu coś. Stołówka już zamknięta, więc idź naprzeciwko. Tak jest. Poproszę herbatę. I kanapkę z szynką. Mamy na posterunku głodnego więźnia. Niech będą dwie herbaty. Scotland Yard? Poproszę z inspektorem Thielem. Zaczekam. Masz żonę, Johnny? Tak. Dziękuję. Przepraszam, ma pan zapalniczkę? Dziękuję. Nie ma za co. Nie najlepsza ta herbata. Bardzo mi przykro, panie Antwerp. Może podamy mu coś innego? Może espresso? A może skoczysz po szampana? Co się stało? Duszno. Po co się? Zaraz będzie tu adwokat. Zadzwonić też po lekarza? Nie żartuję. I jedna broszka. To wszystko? Tak. Ten człowiek, który był z Antwortem, może go pani opisać? 1,80 m, jasne włosy. Wszystko stało się tak szybko, że nie zdążyłam mu się przyjrzeć. Rozumiem. W co był ubrany? W ciemny garnitur. Witaj, Gabi. Simon. To jest pan, znamy się. Bob Stryker. Jak się masz, Tempa? Dobrze. Co tu robisz? Wypytuję pannę Forrest. Jestem detektywem ubezpieczeniowym. Odszedłeś ze Scotland Yardu? Jak wszyscy. Dostałem dwa razy lepszą ofertę i nie mogłem odmówić. Jak idzie dochodzenie? Nie za dobrze. W ostatnim półroczu mieliśmy 9 kradzieży klejnotów. 9? Ta jest 10. Policja nie wie, co robić. Czyli nie odzyskam swojej biżuterii? Nie liczyłbym na to. Przecież aresztowali tego Antwerta. Genialne. Co to znaczy? Rozpoznaliście go, a policja miała jego adres. To już coś na początek. Jeśli zacznie mówić. Pojadę z nim porozmawiać. Mogę się przyłączyć? Jasne. Przyda się każda pomoc. Na razie. Otruto go na waszych oczach. Jak? Nie mam pojęcia. Aresztowanego chroni prawo. Nie uczyli was tego? Co macie na swoją obronę? Bardzo mnie to poruszyło. Poruszyło? Wiesz, co napiszą o tym gazety? Bardzo mi przykro. Będzie ci przykro, kiedy dorwiecie komisarz. Otwórz. No proszę. Gwiazda Scotland Yardu. Z daleka rozpoznałem twój głos. Czego chcesz? Witaj, Stryker. Czy Antwort coś powiedział? Nie. Wydaje mi się, czy wyczuwam wrogość. Co się stało? Boli cię brzuch? Idź sobie, jestem zajęty. Moja firma uważa, że mam to gdzieś. Nie chciałem być niegrzeczny. Zależy mi na rozwiązaniu tej sprawy. Co powiedział Antwort? Powiem wam, bo i tak zaraz się wyda. Antwort nie żyje. Co?
Nie żyje? Został otruty. Jak? Nie wiemy. Tutaj? Tuż pod jego nosem. Jak to się stało? Trucizna w herbacie. Ktoś rozmawiał z jego żoną? Jeszcze nie. Trzeba się tym zająć. Jeśli będę chciał rady, poproszę cię o nią. Nie denerwuj się tak. Interesuje mnie ta sprawa. Doprawdy? Gabrielle Forrest to moja przyjaciółka. Chodźmy do pani Antwort. Ani się basz. Jeśli będziesz komplikował policyjne śledztwo, aresztuję cię. Niby dlaczego mam współpracować? Ukrywanie nie informacji to przestępstwo, więc mnie aresztujcie. Zaszczujcie mnie jak Johnny'ego. Johnny był przestępcą. Był chory i potrzebował pomocy, a wy go prześladowaliście. Bardzo nam przykro z powodu jego śmierci. Nie chcę waszego współczucia. Przeprowadzimy śledztwo w tej sprawie. Rozumiem pani rozgoryczenie. Pana zrozumienie mi nie pomoże. Proszę pani, Johnny nie żyje i to wasza wina. To niedorzeczne. Ktoś zabił pani męża, żeby go uciszyć. Może pani pomóc odnaleźć zabójcę. To pani obowiązek. Pryor, z kim był wczoraj Johnny? Nie wiem. Słyszała pani kiedyś o wielkim paserze? Nie. Co Johnny zrobił ze skradzioną biżuterią? Johnny nigdy nic mi nie mówił. Nie mogę wam pomóc. Rozumie pan? Nic nie wiem. Zostawcie mnie w spokoju. Przyjdziemy jutro. Nie macie po co. Do widzenia. Niech wasz człowiek obserwuje ten dom. Pryor, byłeś dla niej niegrzeczny. Nie powiedziałbym. Teraz obchodzi ją tylko śmierć męża. Nie wyglądała na pogrążoną w smutku. Musisz się jeszcze sporo nauczyć. Rozumiem. Dziękuję, inspektorze. I? Jak to mówią policjanci, pani Antwort nie chce współpracować. Czyli nie chciała mówić. Albo nie mogła. Na pewno coś ukrywa. Przez lata była jego żoną. Jak to możliwe, że otruto go na posterunku? Po 15 latach w Scotland Yardzie muszę powiedzieć, że na posterunku może wydarzyć się wszystko. Sądzisz, że uda nam się coś wyciągnąć z pani Antwort? Oczywiście, że tak. Żadna kobieta ci się nie oprze. Dziękuję, Scabby. Mogę spróbować? Będę zachwycony. Jeśli odnajdziesz biżuterię panny Forrest, moja firma ją od ciebie odkupi. Może obaj z nią porozmawiamy. Dobrze. Mogę jechać z wami? Jesteś urocza, ale we troje niczego nie zdziałamy. Ucz się do następnej roli. Wiedziałam, że kiedyś to się stanie. Błagałam go, żeby przestał. Nie słuchał. Większość z nas ma coś na sumieniu, z czego nie jesteśmy dumni. Zwłaszcza ja. Ale brzydzę się morderstwem i zrobię wszystko, żeby odnaleźć zabójcę Johnny'ego. Musi nam pani pomóc. Jak? Proszę opowiedzieć o znajomych Johnny'ego. Nigdy nic nie mówił, bał się. Czego? Mówią na niego wielki paser. Jego się bał? 3 miesiące temu pobito go, bo nie chciał dla niego pracować. Teraz nie żyje. Widziała pani tego wielkiego pasera? Nie. Johnny mówił, jak on się nazywa? I kto był z nim wczoraj? Był
z niejakim Fessonem. Mówią na niego Jim. Wie pani, gdzie mieszka? Nie, ale mam numer telefonu. Johnny zapisał go na paragonie za mleko. Jest. Numer w Paddington. Mogę? Dowiem się o adres. Mogę zadzwonić? Telefon jest na piętrze. Zaraz wracam. Jak coś takiego może się dziać? Mąż pani Willis z pierwszego piętra jest kierowcą od 20 lat. Nigdy nie miał kłopotów z policją. A mimo to jest podły. Johnny taki nie był. Przynosił mi prezenty bez okazji. Zawsze pamiętał o moich urodzinach i o rocznicy ślubu. Jak można być takim miłym człowiekiem i jednocześnie... Nie rozumiem. Mam. Ulica Gildon 7. Kto tam? Quincy. Czego chcesz? Zmiana planu. Gliny mają Antwerpa. Nie wierzę. Dorwali go wczoraj wieczorem. Ja. Dziewczyna rozpoznała go na zdjęciu. Zacznie sypać. Wszystkiego się boi. Dlatego tu jestem. 300 funtów. Resztę dostaniesz, kiedy wielki paser sprzeda towar. 300? Reszta za 2 tygodnie. Ukryj się i dzwoń do mnie między 9 a 10 rano. Zaczekaj. Gdzie towar? Chyba mnie nie oszukasz. Jestem twoim kumplem. Na pewno mnie kochasz. Bez przesady, ale możesz mi ufać. Nie mam wyjścia. Właśnie. Spakuj się i zjeżdżaj stąd. Przyczaj się i z nikim nie rozmawiaj. Numer 7. Dlaczego jedziesz dalej? Na tyłach jest uliczka. Miałeś rację. Zostań tutaj. Ja pójdę od frontu. Uważaj na siebie. Pamiętasz mnie, Fason? To pomógłka. Odświeżę ci pamięć. Gdzie biżuteria? Zjeżdżaj!
Jesteś następny na liście. Wielki paser sprzątnie cię jak Antwerpę. Został otruty na posterunku. Kłamiesz. Idź do kafejki Uroczy Zakątek na Hattengarden. Szukaj faceta w niebieskim płaszczu z podszewką w kratę. Niebieski płaszcz, podszewka w kratę. Uroczy Zakątek. Jutro albo pojutrze. Przejmuję przesłuchanie. Zamknij się, Pryor. Kim jest Wielki Paser? Nie widziałem go. Jak się nazywa? Nie wiem. Uciekł. Próbowałem go zatrzymać. Uderzył mnie w tył głowy. Na kilka minut straciłem przytomność, a potem zaszedłem do domu Fasana. Powinienem wsadzić was za kratki. Za co? Za utrudnianie śledztwa. Cicho bądź. Rozumiem Templera, ale ty, były policjant, powinieneś mieć więcej rozumu. Spokojnie, bo zrobisz sobie krzywdę. Fasan mógł żyć, gdybyście się nie wtrącili. Ostrzegałem was. Wracaj do domu i nie wychodź. Dzięki, Claude. Kiedy dorwę Wielkiego Pasera, zbierzesz zasługi. Jeszcze jedno słowo i jeśli dostanę nagrodę, wynoś się. Uważaj na ciśnienie. Słuchaj, Stryker, legitymacja detektywa ubezpieczeniowego to przywilej. Podaj mi powód, dla którego miałbym ci jej nie odebrać. Posłuchaj, Till, dla ciebie inspektor Till. 10 kradzieży klejnotów w pół roku, a wy nic nie macie. A wy? Przez was zginął Fason. Mam nadzieję, że wiesz, co robisz. Zawsze. Uroczy Zakątek. Jesteś pewien, że taka knajpa istnieje? Znalazłem w książce telefonicznej. Wygląda na to, że Wielki Paser odbiera tam łupy. Ma nosić niebieski płaszcz? Z podszewką kratę. To niewiele. Może powinieneś porozmawiać z policją. Claude Eustace kazał mi trzymać się od siebie z daleka, zresztą wolę działać na własną rękę. Po co się zatrzymaliśmy? Urocze. Miejmy to za sobą i chodźmy gdzieś na drinka. W ilu sztukach już grałaś? Straciłam rachunek. Grałaś kiedyś irlandzką kelnerkę? Zatrudnię kelnerkę. Chyba żartujesz. Simon. Jak się nazywasz? Katie O'Brien. Nie pracowałaś jeszcze w Londynie? Nie, jestem tu dopiero od wczoraj. Przecież jedzenie jest wszędzie takie samo. Odwróć się. Nie mogę wybrzydzać. Na pewno się pani spodoba. 6 funtów tygodniowo. Od kiedy możesz zacząć? Od zaraz. Zdejmij kartkę z wystawy. Co robisz? Nic. Nie za to ci płacę. Przepraszam. Chcesz powiedzieć, że Gabriel Forrest pracuje jako kelnerka w kawiarni Uroczy Zakątek?
Dlaczego? Też chciałbym wiedzieć. Templar siedzi w jej samochodzie i obserwuje. Co obserwuje? Nie wiem. Co on knuje? Nie mam zielonego pojęcia. To podejrzana sprawa. Owszem. Niech nasz człowiek ich pilnuje. Dziękuję. To było niesamowite. Dowiedziałaś się, jak żyje klasa pracująca? Zobaczyłam, jak pracują za 6 funtów tygodniowo. Bolą mnie całe nogi, jakbym przeszła 50 mil. Musimy zmienić nasz umówiony sygnał. Nie widzę cię z samochodu. Mogę wskoczyć na stolik i zrobić striptease. Goście byliby zachwyceni, ale to nie najlepszy pomysł. W oknie stoją sztuczne kwiaty. Jeśli ten facet się zjawi, przestawię je na drugi koniec witryny. Zrób to, kiedy wyjdzie. Będę wiedział, kogo śledzić. Dobrze. Mam nadzieję, że nie tracimy czasu. Zdecyduj się, nie nadaje się do roli niewolnicy. Możesz się zwolnić, jak tylko zobaczysz faceta w niebieskim płaszczu z podszewką w kratkę. Jubiler? To ty. Yes, I can. Znów w uroczym zakątku? Yes, all right. Już wychodzę. Nie serwuje cię surowych steków? Kto by pomyślał, żeby jeść krowę żywcem? Poproszę krwisty. Teraz myśliłam się. Macie ryby? Dzień dobry. Dzień dobry, pan. Poproszę zupę pomidorową, wątróbkę z bekonem i deser czekoladowy. Coś się stało? Nic. Podać do tego frytki? Nie jadam skrobi. Coś do picia? Herbatę. Dzień dobry. Placek z wołowiną i cynaderkami, frytki i pire. Coś na deser? Nic. To wszystko? Tak. Pomogę panu. Smakował panu lunch i deser? Oh.
Wychodzi pan? Kogo chce pani oszukać, panno Forrest? Pani Stewart, ten mężczyzna w kapeluszu i niebieskim płaszczu rozmawiał z panem. O co chodzi? Jak się nazywa? Enderby. Czym się zajmuje? Ma zakład jubilerski. Gdzie? Na Hatton Garden. O co chodzi? Nie wolno dzwonić w czasie pracy. Nie wolno. Proszę się zamknąć i iść do kuchni. Policja? Kim jesteś? Przyjacielem Gabby Forrest. Czego chcesz? Odzyskać jej biżuterię. Po cichu czy z krzykiem i tak pójdziesz ze mną. Dobra. Na policję. Dlaczego? Wyjaśnij po drodze. Ja to wezmę. Zabiłem Antwoorda i Fassona. Kolejne morderstwo to dla mnie pestka. Nie rób tego. Gdzie twój samochód? Gdzie? W uliczce. Na tyłach? Tak. Ty prowadzisz. Jeden fałszywy ruch i będzie po tobie. Skręć w lewo. Nie ruszaj się. Teraz w prawo i na parking. Witaj, Templer. Wielki paser. Zaskoczony? Na wygląda? Nie, ale będziesz. Odsuń dywan. Słucham? Odsuń dywan. Za czasów królowej Wiktorii w tym budynku mieścił się browar. Ten kanał prowadzi do ścieków. Jutro znajdą cię w Tamizie. Z kulą w głowie. Na pewno od niej utonę. Nie możecie! Kiedy nabrałeś podejrzeń? Po twoim rzekomym pobiciu. Myślałem, że byłem przekonujący. Tak, ale nasz przyjaciel nie działa w ten sposób, prawda? Co masz na myśli? Zabił Fassona z zimną krwią, próbował zabić mnie, a ciebie tylko ogłuszył? Coś mi tu nie pasowało. Potem przypomniałem sobie twoją pogardę dla policji. U byłego funkcjonariusza Scotland Yardu to nienaturalne. Zresztą, jako detektyw ubezpieczeniowy wiedziałeś, gdzie jest biżuteria i ile jest warta. Właśnie. Szkoda, że nie dożyjesz, żeby komuś o tym powiedzieć. Może z wyjątkiem szczurów w kanale. Załóż tłum. Podnieś klapę. Podnieś ją. Oh!
Nie ruszaj się. I co teraz zrobisz? Witam panu. Już myślałem, że nie dam sobie z nim rady. Bardzo ładnie, tylko gdzie są klejnoty? W jego kieszeni. Nie stój tak, weź je. Są. Bardzo dobrze zrobiłaś, dzwoniąc na policję z uroczego zakątka. Niezła byłam, prawda? Powinna pani wiedzieć, że Templer żyje tylko dlatego, że kazałem go obserwować. Tylko dzięki temu udało mi się tak szybko przyjechać. Jestem wzruszony. A ja byłem dla ciebie taki niemiły. Pozwól mi to wynagrodzić. Chodź dziś z nami do teatru. Idźcie sam, jestem zajęty. Nalegam. Ja też nalegam. Zgoda. To ciekawa sztuka. Mamy miejsca w trzecim rzędzie. Sprawdź, czy masz bilety. Mam. Wersja polska, Studio Publishing na zlecenie Polskie Media Amerkom. Tekst Piotr Mielańczuk. Czytał Jacek Brzostyński.